w polskich planach powstanie, które miało być skoordynowane z działaniami aliantów, z działaniami wyzwolenia ziem polskich. Wtedy jeszcze nie wiedziano oczywiście, że tymi aliantami może być ZSRR. Ta idea była bardzo, bardzo wcześnie obecna w kręgach wojskowych Polski. W zasadzie przez lata okupacji przygotowywano się do powstania. W 1943 roku już były konkretne dyrektywy, które generał Tadeusz Bur-Komorowski, dowódca Armii Krajowej, wydał. Były to dyrektywy, które precyzowały warunki do powstania warszawskiego, powstania na ziemiach polskich. Można powiedzieć, że bardzo racjonalnie dowództwo AK podchodziło do powstania. Głównym założeniem powstania była teza, że powstanie nie może się nie udać. Czyli tutaj możemy cofnąć się do historii Polski, prawda, do tych krwawych naszych zmagań z caratem, krwawych naszych zmagań z zaborcami, gdzie w zasadzie wszystkie nasze powstania zakończyły się klęską. Można powiedzieć, że mocno wryło się to w pamięć Polaków. Dlatego ta teza, powstanie nie może się nie udać, powstanie miało być zwycięskie. Jednymi z głównych tez, które miały służyć powstaniu, miały towarzyszyć powstaniu, był fakt pomocy aliantów. Był fakt pomocy aliantów, czyli powstańcy nie liczyli na własne środki, liczyli na pomoc aliantów. Rozumiem też, że na pomoc Sowietów. Drugim punktem była koordynacja powstania i nowoczesne dowództwo i można powiedzieć spójne dowództwo, które polegało na tym, że powstańcy działali sprawnie, powstańcy byli skoordynowani. Kolejny punkt, który był bardzo ważny, był odpowiedni moment. Właśnie ten odpowiedni moment, czyli śledzenie rozwoju, co się dzieje na froncie zachodnim, a przede wszystkim na froncie wschodnim. Można powiedzieć, że ten odpowiedni moment był śledzony od momentu wkroczenia wojsk sowieckich na ziemię polskie, na ziemię Polski sprzed 1939 roku. I tutaj trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwszą rzeczą był tak zwany plan burza. Była to szeroko zakrojona akcja obejmująca Kresy, ale też obejmująca ziemię polskiej etnograficznej. Akcja ta polegała na tym, że skoordynowane działania zmobilizowanych wojsk Armii Krajowej, a możemy powiedzieć, że Armia Krajowa była największą podziemną organizacją w Europie, w ówczesnej Europie. Można powiedzieć, że ruch oporu francuski czy w innych krajach był dużo, że tak powiem, mniej prężny. Tak samo było tam dużo mniej żołnierzy, brało udział tam dużo mniej żołnierzy, więc można powiedzieć, że AK było swego rodzaju ewenementem w dziejach historii wojskowości, w dziejach historii wojen. Przewinęło się przez ten ruch około 300 tysięcy żołnierzy. Nastąpiła mobilizacja i w czasie tej akcji burza żołnierze ci mieli współdziałać z jednostkami sowieckimi i mieli witać, wyzwalać ziemię polskie i witać Sowietów jako gospodarzy. Można powiedzieć, po co to wszystko? Otóż miało to bardzo ważne znaczenie polityczne. Musimy pamiętać, że Stalin powołał rząd komunistyczny, rząd jedności narodowej, PKWN, powołał jednostki, które miały służyć, przynajmniej w teorii, miały pokazywać światu, że jest jednostka decyzyjna, że jest rząd polski, składający się teoretycznie z różnych partii, oczywiście wszystko było kontrolowane przez Stalina. Dlaczego akcja burza? Akcja burza właśnie była tym elementem politycznym, pokazującym, że Polska jest krajem o ciągłej władzy. Przypomnijmy, że cały czas działał na zachodzie rząd polski na uchodźstwie. Była to legalna władza. Władza przekazana jeszcze przez Rydza Śmigłego, przez prezydenta Mościckiego, właśnie generałowi Sikorskiemu i później właśnie przedstawicielom Polski na uchodźstwie. Trzeba tutaj pamiętać, że Polacy mieli naprawdę duży interes w tym, by witać Rosję, by witać Związek Radziecki jako gospodarza. Akcja burza przynosiła dość dobre skutki na wschodzie i tutaj trzeba pamiętać, że już w lipcu 1944 roku pojawiają się jednostki sowieckie na przedpolach Warszawy.
I tutaj dochodzimy do tej bezpośredniej genezy. Tak jak powiedziałem, ten duch powstania, ten plan powstania był już kilku lat, od kilku lat w sztabie Armii Krajowej. Natomiast te bezpośrednie przyczyny powstania były bardzo, bardzo mocno rzutujące, przede wszystkim też na emocje. Jedną z takich bardzo widocznych punktów, które pokazywały powstańcom, że można zaatakować, jest panika w armii niemieckiej. Naprawdę panika widoczna na ulicach Warszawy. Niemcy wycofywali się w bezładzie, można powiedzieć w panice. Front wschodni uległ rozsypce. Front, który jeszcze rok temu wycofywał się bardzo metodycznie. Była to zorganizowana akcja militarna w 1944 roku, było w zasadzie paniczny odwrót. Wojska niemieckie wycofywały się przez Warszawę w panice i to było widoczne. Bardzo widocznym znakiem było też opuszczenie przez generalicję niemiecką Warszawy. Warszawiacy to widzieli, powstańcy to widzieli, przyszli powstańcy, żołnierze Armii Krajowej. W zasadzie Warszawa była pozostawiona sama sobie. Kolejną taką rzeczą, bardzo, bardzo mocno rzutującą na akcję powstańczą, była odezwa Himmlera o pobraniu około 100 tysięcy warszawiaków do kopania rowów przeciw Sowietom. Oczywiście traktowano to jako swoistą brankę. Koncepcja pobrania do niewoli w zasadzie 100 tysięcy warszawiaków równała się rozbiciu podziemia polskiego. Dlaczego? Ponieważ wiadomo, że Niemcy wzięliby właśnie młodych ludzi. Los tych Polaków prawdopodobnie byłby nieznany. Wielu z nich skończyłoby w obozach lub w obozach pracy w Niemczech. Więc to był kolejny element, który przyspieszył akcję powstańczą. Ciekawostką jest to, że komuniści, którzy wzięli udział w powstaniu, czy oddziały Armii Ludowej, czy inne jednostki, natomiast były to marginalny udział w powstaniu, bardzo mocno wzmożyli swoją propagandę. Komuniści bardzo mocno chcieli, aby powstanie wybuchło. Komuniści chcieli przejąć dowództwo powstania, przynajmniej propagandowo, i pod koniec lipca pojawiły się plakaty, pojawiły się ulotki i też te informacje były przekazywane przez Komunistyczne Rady Kościuszko. Ulotki pokazujące, wzywające po prostu Polaków do walki. Była to bardzo nieodpowiedzialna akcja, bazująca na entuzjazmie, bazująca na ówczesnej atmosferze warszawiaków. Komuniści chcieli pokazać w tym momencie, że oni są tym jedynym podziemiem legitymizowanym przez oczywiście sojuszników zza Wisły, czyli Sowietów. Czyli te wszystkie punkty, gorąca atmosfera w stolicy, świadomość akcji niemieckiej, odwetu, za oczywiście zignorowanie bramki, za zignorowanie tej akcji kopania rowu, ponieważ warszawiacy tego nie zrobili. To wszystko przyczyniło się do tego, że w dowództwie AK była coraz bardziej przychylna, dowództwo AK było coraz bardziej przychylne tej decyzji o powstaniu. Oczywiście ta decyzja była bardzo trudna. Oczywiście to było jak domino. Decyzja o rozpoczęciu powstania uruchomiła szereg procesów, myślę, o których do końca dowódcy powstania nie byli świadomi. Tadeusz Bur-Komorowski, można powiedzieć osoba, która była bardzo umiarkowana, najbardziej umiarkowana ze wszystkich tych dowódców, do końca ważył decyzję, czy to powstanie ma wybuchnąć, czy nie. Kolejna osoba, Tadeusz Pełczyński, bardzo zapalona osoba do powstania i można powiedzieć bardzo kontrowersyjna osoba, Leopold Okulicki, generał, który w zasadzie prowokował powstanie. Do dzisiaj historycy są dość podzieleni co do jego roli w powstaniu. Pułkownik Antoni Chruściel o pseudonimie Monter, można powiedzieć kolejna osoba, która bardzo parła do powstania. W pewnym momencie można powiedzieć, że nie wiadomo, czy nie sfabrykował informacji o tym, że wojska sowieckie są już na przedmieściach Pragi. Nie wiadomo, czy rzeczywiście miał te informacje, czy je sfabrykował po to, by przyspieszyć powstanie. Także widzimy, była spora grupa ludzi, która parła do powstania. Byli to ludzie, którzy naciskali na generała Tadeusza Bora-Komorowskiego o tej decyzji. W pewnym momencie
Drugą jednostką decyzyjną, nie zapominajmy też o tym, był rząd polski na uchodźstwie. I tutaj także mamy wyraźne wskazówki, że generał Sostkowski dawał zielone światło powstaniu, ale ostateczną decyzję rząd polski na uchodźstwie zostawił delegatowi rządu na kraj. Był to Jan Jankowski, osoba, której głos liczył się bardzo mocno przy tej decyzji powstania. Czyli mamy tutaj właśnie genezę powstania, mamy tych, którzy ku temu powstaniu parli. Były momenty też głosów bardziej umiarkowanych, głosów, które mówiły, że armia niemiecka już się koncentruje, zaczyna zbierać się ku obronie Wisły, że ta panika już została opanowana, że powinniśmy się zastanowić. Natomiast jedną rzecz trzeba tutaj podkreślić, czego nie widzą przeciwnicy powstania i późniejsi krytycy powstania, że w sztabie generalnie panował jednogłośna atmosfera, jednogłośna decyzja, jeśli chodzi o to, że powstanie ma wybuchnąć. Były rozbieżności co do tego kiedy. I tutaj można powiedzieć, że można zadać sobie pytanie, czy powstanie nie zostało przyspieszone, czy powstanie nie zostało wymuszone pewną tą atmosferą, pewną presją właśnie tych generałów, o których mówiłem. Pewnym takim parciem dołów powstańczych, tych szeregowych żołnierzy do walki. Powstanie warszawskie rozpoczęło się tak zwaną godziną W. Była to godzina 17, 1 sierpnia. Była to godzina rozpoczęcia ataku na różne cele w Warszawie. Notabene można powiedzieć, że ta godzina jest teraz upamiętniana w Warszawie. Właśnie od jakiegoś czasu jest to godzina specyficzna, godzina, w której milczymy, w której odbywają się uroczystości w Warszawie. O co chodziło powstańcom? O co chodziło dowództwu powstania? Chodziło o szereg nagłych ataków różnych grup powstańczych na wybrane cele w Warszawie. Tych celów było bardzo dużo. Historycy zgodnie wskazują, że aż za dużo. Siły powstańcze nie były w stanie zrealizować tego planu. Bardzo ważną rzeczą jest to, że decyzja o wybuchu powstania została podjęta szybko. Została podjęta w wyniku tej atmosfery, którą powiedziałem, w wyniku tych czynników, których wspomniałem wcześniej. I zamiast dłuższego czasu na mobilizację, żołnierze AK mieli około 12 godzin na mobilizację. Jakie były tego skutki? Katastrofalne. Otóż można powiedzieć, że mobilizacja oddziałów AK zakończyła się fiaskiem. Na Śródmieściu, gdzie w zasadzie ta mobilizacja była najlepiej przeprowadzona, stan liczbowy żołnierzy osiągnął około 60%. W innych dzielnicach to było 40% i jeszcze mniej. Więc można powiedzieć, że organizacja, to co generał Bur-Komorowski zakładał przed powstaniem, czyli sprawne dowodzenie i organizacja, zawiodła na całej linii. Prawdopodobnie chodziło o szybkość, o czas, o ten pośpiech związany z wybuchem powstania. W związku z tym powstańcy byli nie o takiej, jakiej zakładano stanie liczebnym wojska powstańcze. Co więcej, były niedozbrojone. Była bardzo dramatyczna sytuacja żołnierzy, którzy czekali na walkę, a musieli siłą rzeczy stanowić rezerwy, ponieważ nie było po prostu dla nich broni. Tutaj troszeczkę można powiedzieć o duchu romantycznym dowódców powstania, czyli w zasadzie atakujemy i co będzie, to będzie. Tutaj jest bardzo duża krytyka dowódców wojskowych na temat przygotowania powstania, szczególnie tych pierwszych dni. Można powiedzieć, że były to działania troszeczkę spontaniczne. Oczywiście cele były wyznaczone, wojska były przygotowane, oddziały powstańców wiedziały, co miały robić, natomiast sam stan liczebny i uzbrojenie nie pozwalały na realizację tych celów. Kolejną rzeczą, o której niestety powstańcy nie docenili, była sieć agenturalna Gestapo. Okazało się, że Gestapo już pół godziny przed godziną W, przed godziną 17, było postawione w stan wysokiego alarmu, powiadomione przez sieć konfidentów o możliwym wybuchu walk, o możliwym wybuchu powstania, więc element zaskoczenia, ten główny element, który miał dać powstańcom zwycięstwo, całkowicie odpadł, czyli powstańcy atakujący na główne miejsca Warszawy spotkali się z przygotowaną obroną jednostek niemieckich. Jednostki niemieckie były oceniane przez dowódców powstania jako
zdemoralizowane jako jednostki o nikłej wartości bojowej. Okazało się, że nie, Niemcy stawili zaciekły opór, były to jednostki dobrze uzbrojone. Więc mamy początek powstania, który w zasadzie kończy się totalnym fiaskiem. Można powiedzieć, że tylko kilka założonych budynków zdobyto. Lotnisko na Ochocie nie zostało zdobyte jako punkt strategiczny. Siedziba Gestapo w Alei Szucha, Pałac Brühla, Pałac na Saskiej Kępie i wiele, wiele innych miejsc nie zostało po prostu zdobytych. I można powiedzieć, że gdyby nie entuzjazm ludności w tych pierwszych dniach, powstanie by zostało po prostu stłumione. Powstańcy masowo wycofywali się w stronę lasów, chowali się, wycofywali się po to, żeby lizać się rany, żeby po prostu ogarnąć tę sytuację, ten chaos, który powstał. I gdyby nie entuzjazm ludności cywilnej, która masowo zaczęła budować barykady, która masowo zaczęła włączać się też do powstania, żołnierze, ci, którzy nie zdążyli przystąpić do mobilizacji, zaciągali się. W tym momencie ta sytuacja uratowała powstanie. I jeszcze jedna rzecz, bierność jednostek niemieckich. To był czas, ten okres 1 do 3 sierpnia, to był czas na kontratak niemiecki, a Niemcy tutaj zachowali się totalnie biernie, tracąc w zasadzie szansę i pozwalając powstaniu na ugruntowanie się. Czyli jeszcze raz powtarzam, duży entuzjazm Polaków, duży entuzjazm ludności cywilnej. Pierwszy etap powstania, można podzielić na ten czas 1-4 sierpnia. Był to czas ataku Polaków, był to czas działań zaczepnych przy naprawdę słabym uzbrojeniu, przy naprawdę brakach w ekwipunku. Co zdobyto? Można powiedzieć tak, cele powstania były większe, dużo większe, natomiast to, co zdobyto, to jest Śródmieście, to jest część Woli, to jest Żoliborz i to jest część Ochoty. Czyli można powiedzieć, że to nie jest Warszawa, to jest centrum Warszawy. Prawy brzeg Wisły nie został zdobyty. Były próby walki na Pradze, ale zostały szybko stłumione. Czyli cele powstania nie zostały osiągnięte. Strategiczne cele powstania, natomiast można mówić o tym, że powstała enklawa polskości w centrum Warszawy, na Śródmieściu. Można mówić, że toczyło się życie. Przez 63 dni był to okres w zasadzie wolności, był to okres, gdy można mówić o Warszawie wolnej. Oczywiście atakowanej ze wszystkich stron przez Niemców. Drugim okresem, po tym co powiedziałem, był okres do 2 września, gdzie był to dość agresywna ofensywa niemiecka i udana obrona, w miarę udana, kontrolowana obrona powstańców. Do 2 września możemy mówić o tym, że Niemcom nie udawało się złamać oporu powstańców, co doprowadzało do wściekłości Hitlera i dowódców niemieckich. Mówili o bandytach, fanatycznych bandytach, którzy po prostu walczą z wielką determinacją. I ostatni okres do wieczora 2 października to jest walka o przetrwanie, to jest dramatyczna obrona skrawków, coraz mniejszy skrawków Warszawy, obrona, która tutaj mamy też okres właśnie tych kanałów, które były jedynym źródłem przemieszczania żołnierzy, co oczywiście widzimy też w kinematografii polskiej. Mamy tutaj taką sytuację właśnie już agonii powstania i tego zamykania powstania. Dwie rzeczy. Te rzeczy, które trzeba skrytykować. Natomiast trudno z naszej perspektywy oceniać tak łatwo powstanie. Za chwilę o tym będę mówił. Pierwszą rzeczą jest to, że uzbrojenia było planowane na około 12-14 dni powstania. Powstanie trwało 63 dni, więc mamy tutaj sytuację znowu pewnego nieprzemyślenia sytuacji rozwoju wypadków i znowu jak Polacy potrafili przy tak słabym uzbrojeniu, przy nikłej pomocy strony aliantów tak długo wytrwać. Prawda, tutaj analogia z wojną obronną Polski, czy to Westerplatte, czy obrona Warszawy, czy obrona Helu do 2 października 1939 roku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, właśnie te pierwsze podstawowe dni, element zaskoczenia,
element rozproszenia też oddziałów powstańczych, nie zrealizowano celów powstańczych, więc powstanie musiało jakby pójść w zupełnie inną drogę. Kolejne elementy, którym powstańcom nie udało się zrobić, i tutaj już jest, można powiedzieć, podział wśród historyków. Po pierwsze, ten punkt, który wspominał Bór Komorowski przed powstaniem, współdziałanie z aliantami i bardzo dobre wybranie punktu rozpoczęcia powstania, czyli koordynacja z działaniem na froncie. Jakie było współdziałanie z aliantami? Otóż takie, że Stalin sabotował wszystkie próby pomocy ze strony Anglii czy Stanów Zjednoczonych, ze strony aliantów zachodnich. Ta pomoc była, ale była to nikła, sabotowana przez ZSRR. Tutaj też wyszły rozbieżności między Wielką Trójką, a przede wszystkim ten fakt, który był różnie interpretowany, czyli zatrzymanie się ofensywy sowieckiej na około 2 miesiące, czyli na cały czas trwania powstania Sowieci stanęli na linii Wisły, w zasadzie nie robiąc nic, nie wysyłając żadnych posiłków, czekając, aż powstanie po prostu się wykrwawi. Można powiedzieć, że Sowieci rękami Niemców pozbyli się opozycji, przyszłej opozycji w Polsce, czyli cały plan powitania Sowietów jako gospodarze, jako prawowici rządcy polscy upadł. Można powiedzieć, że ta reakcja Sowietów była katastrofalna. W wyniku tych faktów, w wyniku też zmiany taktyki przeprowadzanej przez Niemców, na początku Niemcy próbowali walną ofensywą odbić Warszawę. Na początku też Hitler, jeden z jego pierwszych rozkazów było całkowite zniszczenie przez Luftwaffe powstańców przez naloty dywanowe. Okazało się to oczywiście niemożliwością, choćby z tego względu, że też były tam w Warszawie jednostki niemieckie. Czyli ta na początku ofensywa niemiecka była bardzo wolna. Niemcy się dziwili, że mimo zaangażowania bardzo nowoczesnych środków doborowych armii, tak wolno szło im stłumienie powstania. Jednym z takich ciekawostek jest użycie miny zdalnie sterowanej Goliat, czy innych środków uzbrojenia. Powstańcy musieli radzić sobie z takimi środkami techniki, które były, można powiedzieć, nowością w roku 1944. Od września możemy mówić o powolnym upadku powstania, o agonii powstania i w zasadzie próbie przetrwania. Jak zachowali się Niemcy? Jest to bestialskie mordowanie ludności cywilnej, gwałty, grabieże, jak najbardziej przyzwolone przez Hitlera, i później ten rozkaz wydany Bachowi Zalewskiemu, czyli zrównanie Warszawy, generałowi Bachowi Zalewskiemu. Zrównanie Warszawy z ziemią, przez co Warszawa była chyba jednym z niewielu miast, które zostało totalnie zniszczone w czasie II wojny światowej. Głosy historyków są skrajne. Ja nie mam oceny powstania warszawskiego. Jest to dramat Polaków. Można powiedzieć o tym, że jest to dramat o wartości ponadczasowej, który do dzisiaj jest obecny w społeczeństwie, w świadomości Polaków. Jeśli chodzi o historyków, jeśli chodzi o samych Polaków, już od roku 1944 oceny były skrajne. Generał Władysław Anders, jeden z naszych czołowych bohaterów, był jednym z najzagorszych krytyków powstania. Nawet określił dowódców powstania mianem zbrodniarzy. Krytykował powstanie jako pochopne, jako powstanie, które przyczyniło się w zasadzie do zmiażdżenia polskiej opozycji. Wielu historyków, jak Mackiewicz czy Kisielewski, którzy nie byli komunistami, także krytykuje powstanie. Czyli możemy powiedzieć, że ogólnie emigracja, także z środowiskiem paryskiej kultury, z Jerzym Giedroyciem i Mieroszewskim na czele, także bardzo krytycznie podchodziła do powstania. Liczby mówiły same za siebie. Czy cele wojskowe powstania zostały osiągnięte? Nie. Czy cele polityczne zostały osiągnięte, czyli przywitanie Sowietów jako gospodarzy? Nie zostały osiągnięte. Można powiedzieć, że było to, niektórzy to określają, zbiorowym samobójstwem kwiatu młodzieży polskiej, tego pokolenia Kolumbów. Więc patrząc na skutki powstania, patrząc na
to, co się stało, można powiedzieć, że powstanie powinno zostać ocenione bardzo surowo, a dowódcy powstania, można powiedzieć, mogliby zostać ocenieni jako lekkomyślni. Natomiast sami dowódcy powstania, ci, którzy byli w tym momencie w Warszawie, ci, którzy czuli tą atmosferę, ci, którzy mieli taki, a nie inny ogląd sytuacji w lipcu 1944 roku, w zasadzie do końca bronią idei powstania. Bór Komorowski do końca twierdził, że zwycięstwo, które było realne w oczach autorów powstania, dla nich to zwycięstwo było ryzykowne, cała operacja była ryzykowna, ale było dla nich to zwycięstwo realne, biorąc pod uwagę tę sytuację, o której wspomniałem. Tutaj dla nich ta sytuacja, że ewentualne jakiekolwiek zwycięstwo w Warszawie stawiałoby Sowietów przed bardzo trudną sytuacją. Musieliby albo uznać legalne władze polskie, albo na oczach całego świata te władze po prostu zlikwidować, co byłoby dużo trudniejsze dla Stalina niż jak w czasie akcji Burza, gdzie po rozbrojeniu polskich oddziałów Armii Krajowej, oddziały NKWD przejmowały tych żołnierzy. Tak jak wiemy tutaj z historii Wołyńskiej Brygady, która działała na ziemiach Lubartowa, ci żołnierze byli przetrzymywani w Skrobowie, gdzie był specjalny obóz, i zabijani także w Konkolewnicy czy na Zamku Lubelskim. Tak działało NKWD, tak rozprawiały się z żołnierzami AK. Jeśli kiedyś, 2 lata temu miałem, była rocznica, 2 czy 3 lata temu była rocznica Powstania Warszawskiego i w portalu Onet przeczytałem artykuł, który w zasadzie miażdżąco powstanie, nie zostawiając na nim suchej nitki. Pamiętam autora Sikorskiego, pamiętam moje emocje. Wiedziałem, że to będzie bez odzewu, ale napisałem zaraz maila, bo tam można było wpisać swoje opinie. Na tyle, co znałem fakty, pełnego emocji, jak on mógł tak skrytykować to powstanie. Natomiast bardzo mocno mi zostały w pamięci jego argumenty i można powiedzieć, że powstanie można oceniać w sferze emocjonalnej, wolnościowej oraz w sferze takich zimnych argumentów, czysto nawet matematycznych. I biorąc pod uwagę te drugie, można mówić o dużej klęsce, o krytyce powstania. Co więcej, trzeba tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, że czy powstańcy do końca byli świadomi reakcji Armii Czerwonej, Sowietów? Trudno tutaj powiedzieć. Polska historiografia do końca nie była w stanie określić, czy zatrzymanie się Sowietów, co było moim zdaniem kluczowe strategicznie dla powstania, zatrzymanie się Sowietów na 2 miesiące i całkowita bierność była planowana czy nie. Na przykład dziennik L'Osservatore Romano już stwierdził, że to była planowana akcja komunistów. Natomiast Polacy i różni autorzy do końca nie stwierdzali, nie dali rady stwierdzić, nie mieli dowodów. Oczywiście historiografia, dokumentacja radziecka oficjalna, doktryna radziecka mówiła o wykrwawieniu się Armii Czerwonej i o konieczności zrobienia zapasów i reorganizacji. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, dokumenty, które wyciekły po rozpadzie Związku Radzieckiego, wyraźnie sugerują, że Warszawa miała być zdobyta najpóźniej do 8 sierpnia. Więc tutaj możemy mówić o kłamstwie propagandy, kolejnym kłamstwie propagandy radzieckiej. I nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek wykrwawieniu się oddziału sowieckich, zważywszy, że jednym z głównych jednostek zbrojnych, 2 Armia Pancerna sowiecka, była nowa, świeża i gotowa do boju, sformułowana niedawno, bez większych strat bojowych. Więc tutaj to był kłam, oczywiście, jeśli chodzi o tą genezę, nie genezę, tylko właśnie bierność oddziałów sowieckich. Tutaj trzeba powiedzieć o tym, na ile, zadać sobie to pytanie, na ile dowódcy powstania, na co liczyli tak naprawdę, na jaką reakcję liczyli. Czy oni liczyli rzeczywiście, że to powstanie będzie udane, że te pierwsze 14 dni na tyle, na ile mieli broni, będzie tak udaną akcją, że ta niemiecka machina wojenna się rozsypie, czy po prostu rzeczywiście liczyli też na jakąś pomoc. Myślę, że do końca tutaj nie uzyskamy odpowiedzi, aczkolwiek większość historyków twierdzi, że mieli świadomość, że Rosjanie zachowają się biernie. I tutaj jest kolejny argument przeciwko powstaniu. Ja
trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Osobiście uważam, że nie jesteśmy w stanie stanąć na takich wyżynach moralnych, bohaterskich, heroicznych, jak ludzie tego okresu. Dlatego bardzo chętnie zgodziłem się w wzięciu udziału w takiej pogadance na temat powstania, odświeżając też wiele informacji dla siebie, ponieważ ta pamięć musi być kultywowana i młodzi ludzie muszą wiedzieć, że kilka pokoleń wstecz byli tacy Polacy, jak pokolenie Kolumbów, ludzie, którzy nie wahali się uchwycić za broń. Idea wolności. Można powiedzieć, że powstanie miało dalekosiężne skutki. To, co powiedzieliśmy sobie o ocenie powstania, o krytyce powstania, tutaj musimy sobie powiedzieć o jednej rzeczy, którą rzeczywiście ciężko zmierzyć liczbowo, matematycznie, na ile powstanie przyczyniło się do utrzymania polskości, do utrzymania ducha narodowego, ducha niepodległości, zważywszy, że nadchodziła noc komunizmu, noc sowietyzacji kraju. Moim zdaniem jest to wartość nie do oszacowania, którą trzeba mierzyć właśnie krwią Polaków. Jest to wartość, którą nie da się zmierzyć i ta wartość, która mimo później wielu lat propagandy PRL-owskiej przetrwała w społeczeństwie jako świadomość czegoś, co się stało, czegoś, co jest własnością Polaków, tak jak Katyń, to, czego nie potrafili komuniści nachalną propagandą zmienić. Wrócę tutaj do tej sytuacji, że PRL oczywiście utożsamiało się z jakąś akcją ludu, natomiast generalnie powstanie uznawano za akcję zbrodniczą, za akcję lekkomyślną, a najlepiej to w ogóle o nim nie mówić, bo przez przypadek by wyszedł ten fakt właśnie bierności Sowietów, więc w tym momencie PRL powstanie generalnie starało się pomniejszyć. Więc są to takie fakty, które mówią o tym, że powstanie jest czymś, które nadal, taką rzeczywistością, która nadal istnieje w świadomości Polaków i mam nadzieję, że będzie nadal podtrzymywana. Kolejną rzeczą jest to, że miało też bardzo konkretne skutki dla Polski. Jednym z tych skutków jest to, że sowietyzacja Polski była dużo słabsza niż sowietyzacja innych krajów. Być może Stalin, widząc opór Polaków, widząc determinację Polaków, był już ostrożniejszy co do polityki wobec Polski. To też odnosi się do polityki wobec Kościoła katolickiego, który w zasadzie w Polsce przez komunistów nie został rozbity. Nie został rozbity, tak jak uczynili to być może w Czechosłowacji i na Węgrzech. Kolejny skutek. Skutek dla Europy. Powstanie warszawskie. Jest to konkretny militarny wysiłek, który na 4 miesiące zahamował pochód Sowietów na zachód. Więc można powiedzieć, czy w tym momencie Niemcy RFN byłoby RFN-em, byłyby zachodnimi Niemcami, czy po prostu kolejną Republiką Radziecką. Kolejne powstaje pytanie, czy rzeczywiście istniałoby coś takiego jak Polska, czy gdyby granice ZSRR, wpływów sowieckich byłyby dużo bardziej przesunięte na zachód, czy istniałoby coś takiego jak Polska, czy byłaby to być może tylko Republika. Tak jak to, co się stało z Białorusią czy Ukrainą, prawda? To jest pytanie otwarte. Natomiast część historyków tutaj mówi, że stopień sowietyzacji Polski, jeśli by granice wpływów Sowietów byłyby przesunięte dużo bardziej na zachód, byłby dużo większy. Także powstanie warszawskie, ten wysiłek, ma swoje też rezultaty historyczne, moralne i można powiedzieć nie do zmierzenia. Dlatego abstrahując, odcinając się od takiej zimnej oceny, to co wielu historyków nie zostawia suchej nitki na powstaniu, myślę, że powinniśmy też wcielić się w tą sytuację tych ludzi, którzy byli w powstaniu. Ja bym też chciał zauważyć, że ci, którzy brali udział w powstaniu, ci, którzy byli w powstaniu, w większości tego powstania bronią. Natomiast ci, którzy byli obok, byli na zachodzie, byli na emigracji, atakują to powstanie, patrząc, że tak powiem, przez pryzmat liczb i dystansu. Więc naprawdę trudno tutaj o jakąś ocenę. Natomiast co nam zostaje? Nam zostaje, myślę, pielęgnowanie tej idei wolności, bo największym błędem, największym lekceważeniem, największym grzechem dla nas tutaj, Polaków, lubartowian, byłoby po prostu zostawienie i zapomnienie o tym wielkim wydarzeniu, które trwało właśnie przez czas sierpnia i września.